tekst, któryśmy dzisiaj czytali, jest ten tekst wiodący, zapisany w księdze Izajasza w 59 rozdziale, wierszu 1-2. Pozwólcie, że jeszcze raz go czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Ale wasze nieprawości uczyniły rozdział między wami a waszym Bogiem, a wasze grzechy sprawiły, że zakrył przed wami twarz, aby nie słyszeć. Ile razy my w życiu, moi kochani, doświadczamy tego, że mówimy do Boga, a tu nic. No co to jest, winny jest Bóg, że On nie słyszy rzeczywiście? Pamiętajcie, że Biblia mówi, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. Jeśli grzesznik przylgnie do grzechu, to będzie musiał zginąć. Rozumiemy się? Natomiast samego grzesznika Bóg kocha. Ale jak się będzie trzymał grzechu, to grzech będzie zniszczony. Ja jestem pod wrażeniem wnikliwego studium książki, która wydana została przez Znaki Czasu, pod tytułem, opracowana jest przez Signa Temporis. Signa Temporis to jest takie naukowe jakby stowarzyszenie wewnątrz, no, no przy seminarium głównie, generalnie naszym, czyli przy tej szkole humanistyczno-teologicznej. I tam ona się nazywa Charakter Boga i ostatnie pokolenie. Bardzo dobra książka, bardzo dobra i bardzo trudna. Muszę od razu powiedzieć, że czyta się ją bardzo trudno, ale jakoś tak szybko znika. Rozdział 4, jak człowiek może stanąć przed Bogiem, co oznacza usprawiedliwienie, napisane jest przez mojego przyjaciela z Andrews University, Richarda Davidsona, którym zdobywaliśmy najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze szczyty w górach skalistych Colorado. Tu nawet jak była ta piosenka, co ostatnio się śpiewali, tam było w pewnym momencie nawet góra, którą by zdobywali, Maroon Peak. Bardzo niebezpieczna po prostu. To wszystko jest taka kupa kamieni, które się jeden na drugim i może się wszystko rozsypać w pewnym momencie. Więc potem trzeba się wspinać. I ten rozdział, czwarty, o którym mówię, powołuje się na Księgę Rodzaju, rozdział 15, wiersze 13-21. Może otwórzmy sobie, bo to jest bardzo ciekawe takie bardzo ciekawe spostrzeżenie Richarda Davidsona. 15:13-21. Tu jest mowa, nie będę czytał, ale sobie wymieńcie i kontrolujcie. Jest o tym, jak Bóg zawierał przymierze z Abramem. Tam były połówki zwierząt i między innymi miał przejść. Ale kto? I teraz, kochani, normalnie na tym wschodzie, gdzie to było stosowane, to przechodził tylko i wyłącznie wasal, czyli ten podległy. Natomiast suzeren, czyli ten w ogóle ponad wszystkim, to nie przechodził. To było po to, żeby zobaczył ten wasal, że jeżeli złamie przymierze, to tak się z nim stanie, zostaje rozcięty. A teraz zobaczcie, w tym przypadku przeszedł Bóg. Co to oznacza? To jest niesamowite. Dla mnie to jest niesamowite, dla Richarda Davidsona też. Bo na Golgocie bóstwo zostało rozcięte. Syn oddzielony od Ojca. Jezus nie widział poza zasłonę. Widział, że będzie na zawsze oddzielony od Ojca. I to mu spowodowało, że pękło mu serce. I to potwierdzają fizjopatologowie dzisiejsi, że Jezus sobie pękło serce z tej strasznej rozpaczy. To, że tam płyn był, woda, i to o tym właśnie świadczy. No i czyli mówiąc krótko, to świadczy o tej mocy przymierza dzisiaj. Że Bóg zaryzykował swoje całe bóstwo. No, nie całe, ale rozdzielenie Syna i Ojca. Odwiecznie żyjących razem. Bóg jest miłością. Ja bym polecał wszystkim wnikliwe studium tej książki. Nie tylko to. Ten rozdział, bo jeszcze inne. Moja kochana żona, nieoceniona jak zwykle przeze mnie, niedoceniana, przywiozła z Niemiec na kolejne opowiadanie. Powiem dzisiaj dwa z tego, co ona przywozi, bo ona zwozi, no a potem sama wykorzystuje, a ja też.
W roku 2019 5-letni Michael Orlando musiał się udać do sądu w Michigan. Po co? Chodziło o specjalną decyzję, do której zaprosił całe przedszkole. To takie małe dzieciaki siedziały w ławach sądowych i wyglądały im tak tylko od noska i łapki i tyle było widać. I były chorągiewki z takimi serduszkami papierowe. No i dlaczego to się, co to się działo? Otóż dwoje dorosłych ludzi, Andrea Melvin i David Eaton, postanowili zaadoptować tego Michaela, bo oni go sobie chcieli zaadoptować dzisiaj i potem opiekować. No i kiedy sędzia powiedziała, że teraz możesz mówić do... Michael, teraz zdecydowano, że twoją mamą i tatą na zawsze będą Andrea Melvin i David Eaton. Teraz możesz mówić do Davida, do Davida tatusiu. Wszyscy obecni zaczęli wiwatować mi brawo, gdy ten Michael i jego rodzice zakończyli ceremonię po tym tradycyjnym uderzeniu młotka w stół, a chłopiec krzyknął: ja bardzo kocham mojego tatusia. Czy my nie jesteśmy w podobnej sytuacji? Otóż myśmy kiedyś wszyscy odpadli, jesteśmy dzieckami, sierotami i żeby można było nam żyć i to, przez wieki, to musimy być zaadoptowani przez Boga. I ta nasza Nowy Testament, otwórzmy sobie list do Galacjan 4:4-5. List do Galacjan, wiersze 4, o jest. 4:5, a rozdział też 4. I czytam. Ale gdy przyszło wypełnienie czasu, posłał Bóg swego Syna, który się narodził z kobiety i podlegał prawu, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy usynowienia dostąpili. Czyli byli zaadoptowani przez Boga z powrotem. Wraz z życiem i śmiercią Pana Jezusa Bóg wyzwolił nas od potępienia prawa. I taka ufna akceptacja tego daru wystarczy, żeby tą Bożą decyzję sfinalizować. List do Galacjan 3:26. Wszyscy bowiem synami Boga jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Przez wiarę w Chrystusie Jezusie jesteśmy synami Boga i córkami. Nawiązujemy taką nową relację z Bogiem przez tą właśnie adopcję. Ponieważ nie musimy już martwić się o nasze zbawienie, możemy sobie do Boga mówić. Możemy Go kochać i mówić: kochany tatusiu. No a ponieważ staliście się Jego dziećmi, Bóg umieścił w waszych sercach ducha swego Syna, abyśmy teraz mogli powiedzieć Bogu: kochany tatusiu. Abba to znaczy dosłownie tak, tatusiu. Taki ojcze, ale bardzo tak serdecznie, tak blisko. Galacjan 4:6 i pierwsza część. Wiersza. A że jesteście synami, przeto zesłał Bóg ducha swego Syna do waszych serc wołającego: Abba, Ojcze. Od tej pory możemy nazywać Boga naszym tatą. Możemy powiedzieć jak mały Michael: ja bardzo kocham mojego Ojca Niebieskiego. Proszę o piosenkę. Posłuchamy sobie teraz piosenki, które śpiewa zespół. I tylko pierwszą zwrotkę, i tylko refren. Pytanie, czy teraz patrzymy
tak spojrzymy dookoła, na piękno Bożego stworzenia, na Bóg stworzył świat. Czy my patrzymy na piękno Bożego stworzenia? Jak sądzicie? Troszkę zniszczone. Ale to jest mało powiedziane. No fakt, człowiek zniszczył co mógł i niszczy nadal, prawda? Agenci szatana robią co mogą, żeby to, co powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, wiersz 18, rozdział 18, wiersz 8, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. A gdyby zaś Syn Człowieczy nie zastał ani jednego człowieka na ziemi, to znalazłby wiarę? No nie znalazłby, bo ktoś musi wierzyć, prawda? I niszczą wszystko, co się da, a przede wszystkim ludzi. Jeżeli popatrzymy na to pod tym kątem, to będziemy zupełnie inaczej oceniali wydarzenia, które są wokół nas. No, gdyby się udało zniszczyć cały lud Boży, no to Jezus by nie zastał wiary na ziemi. I teraz proszę o slajdy. I będziemy oglądali to piękno Bożego zniszczenia. Tu jest to, co tu widzicie, to jest życie jest piękne, świat pełen dobra, którym Ty, Ojcze, obdarzasz mnie. Pierwsze słowa piosenki. Ja ją napisałem, te słowa, w Niemczech, kiedy byliśmy bardzo przygnębieni. Zdawało się, że już się wszystko wali. I z sobotą były problemy ze wszystkim, no ale ona nas podtrzymywała na duchu i teraz mogę Wam pokazać. Co to jest, kochani? Takie pytanie testowe. Na pewno kwiatostan. To jest odmiana kaktusa w Parku Narodowym w Kalifornii w Joshua Tree. To jest, Joshua Tree to jest takie drzewko, drzewko Jezusa, tak go nazwali. Jest, występuje na ziemi tylko w tym jednym miejscu, nigdzie więcej. Ale to jeszcze nie jest to. A tu jakiś inny kaktus, prawda, też tam sobie. To jest luty. W lutym pustynia kwitnie, a to jest na pustyni. A to jest to drzewko Joshua Tree. Tych drzewek są tam setki tysięcy, takie całe łany tego są, no i niesamowite drzewko. Tutaj mamy skałki, które tam są, ja to musiałem pokazać, no bo ja się wspinam, więc w związku z tym dla mnie każda skała jest piękna, chociaż ludziom się może nie podobać. Tutaj się spinają jacyś spinacze, no a ja nie miałem liny i tak sobie myślę, też bym se wszedł, to z innej strony se wszedłem, też trudne. Muszę powiedzieć, że było to bardzo ryzykowne i trudne, ale tak na granicy, że jeszcze była szansa, żeby się nie zabić, więc wszedłem sobie. A tutaj wiecie, co to jest? To jest najwyższy szczyt Ameryki kontynentalnej, czyli tej poza Alaską i poza Hawajami. Mount Whitney w górach Sierra Nevada. On ma wysokość 4421 metrów. I taką ciekawostkę powiem, że nasza siostra, już nie żyjąca, umarła w wieku 101 lat, a w wieku 64 lat zaczęła wchodzić po górach i od 60 tam któregoś roku do 91 weszła 20 kilka razy na ten szczyt. Ja tam szedłem, to Wam powiem, ja byłem też po zapaleniu płuca, żeby było ciężko, ale to jest raz, że jest niebezpiecznie, bo można skali pić, tam są ścieżka idzie także nad całą przepaścią, bez żadnych barierek często, na ogół, no i a to jest pokazuje, a ten trzeci od prawej szczyt nazwany jest Crux Peak, czyli imieniem tej naszej siostry. Kongres amerykański ustalił, że tak się będzie nazywać ten szczyt na jej cześć, że tyle razy weszła. A mając 91 lat, weszła jako najstarsza osoba na ziemi na Fujiyamę w Japonii jeszcze. Także to była to i to. Co ona wyprawiała, nie będę wam tu mówił, ale to jest dla mnie bohaterka i wyczynowiec, jak nie wiem. Ja mam teraz tyle lat, ile ona miała, kiedy jej trening wyglądał tak, że sobie, spróbujcie sobie to zrobić. Biegła jedną milę, czyli 1600 metrów w jedną stronę, 12 minut, a z powrotem 15 minut szła bardzo szybko i to był, tak miała robić sobie, robiła sobie tak co drugi dzień na przykład, czy co dzień. Ja mi się nigdy nie udało to zrobić, chociaż byłem dużo, nawet młodszy wtedy jeszcze. No nie uda mi się, albo się w biegu się udało, ale już z tym marszem nie mogłem. Naprawdę niesamowita heroska, bym tak powiedział. No i teraz jedźmy dalej. To jest Mount Whitney przy wschodzie słońca. A ten sam Mount Whitney w ciągu dnia tak wygląda. To jest biały granit, piękny, lity granit, ale no tak wygląda, zobaczcie, porównajcie. Jak to Bóg ma fantazję i potrafi to samo zmienić inaczej.
że inaczej wygląda. Tutaj jestem na szczycie tego Mount Whitney. Wylazłem w końcu. No a tutaj jest z kolei znowu w tym parku Joshua Tree, gdzie tam widać jezioro na dole po prawej stronie. No stoję sobie na jakimś tam, nawet nie szczycie, jakimś takim widokowym miejscu. A tutaj widać tam po prawej stronie u góry Wielkie Góry Niedźwiedzie, Big Bear Mountain. I tam, nie wiem, czy San Bernardino, czy Mont Gorgonio. Tam śniegi widać, tu jest upały, bo tu jest, mimo że luty, a tam biało. To są kwiatki z Parku Narodowego Jeleni, tak bym nazwał, w górach, bo tam jest mnóstwo jeleni, tam jest aż strach, nie was, bo to wszędzie się włóczą. Jesz śniadanie, to ci za tego zjeci na przykład. Więc tam jest mnóstwo, poza tym są niedźwiedzie i takie, no ale to jest park w górach olimpijskich. I to jest w czerwcu. Byłem pierwszą osobą, która tam dotarła w tym roku wtedy. Szedłem na nogach chyba, nie wiem, 20 mil czy 30, już nie pamiętam, bo była droga jeszcze zamknięta, bo zawalona śniegiem, a na drugi dzień już pojechałem autem. Także szedłem na nogach. No i tu widzimy te kwiatki. Tutaj jest najwyższy szczyt Gór Olimpijskich po prawej stronie, Olympia Peak. Tu będzie ten sam szczyt, tylko z innego punktu widzenia. Tam trzeba przejść przez te lodowce. To jest mały szczyt, bo to jest wysokość tatrzańska, no, 2400 coś, a jednocześnie jest pełno lodowców dookoła. Te trzy granice kanadyjskie. Tu jeszcze jakiś inny kwiatek. No i to, jak można powiedzieć, to wszystko są piękno Bożego zniszczenia. Dlaczego? Bo Bóg zniszczył świat potopem. I to, co widzimy, to jest to, co zostało po potopie. I to tak wygląda piękno Bożego zniszczenia. A tutaj jeszcze inne zdjęcie też z Gór Olimpijskich. No fajnie to wygląda, bym powiedział, tam mi się wydaje. A tu jest, już zaczynamy, wchodzimy w ludzką działalność. To jest Georgia Guidestones, pomnik postawiony przez nie wiadomo jaką osobę, znaczy już ludzie się domyślają, ale tam jest w czterech językach, między innymi w staroegipskim, starobabilońskim, w sanskrycie, w angielskim. 10 przykazań nowego początku świata. A to są piękne jeziora, jak widzicie, takie tęczowe na Kamczatce, bo są zalane ropą naftową. Już nie ma tam życia. Człowiek tak dba o tą przyrodę. No a tu jest plaża po odpływie gdzieś tam w świecie. Jak widać, symbolicznie są tam trzy małpki, które jedna, nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię. Lepiej niech się to tak idzie, lepiej się nie wychylać. No a tutaj jest ofiara z tego wszystkiego, żółw taki, który zdechł tam. Widziałem takich dość dużo nad Pacyfikiem, właśnie w Stanach Zjednoczonych, martwych stworzeń różnych. No i to by było, jeśli chodzi o slajdy. I teraz jest pytanie z tekstu wiodącego. Czy ręka Pana jest za krótka, by pomóc? No bo widzimy, że my to niszczymy na potęgę, ale teraz czy Bóg, możemy w ogóle domagać się od Boga, żeby nam pomógł jakoś wyjść z tego? Jak myślicie, możemy czy nie możemy? No i odpowiedź jest też z tego tekstu wiodącego. Wasze nieprawości uczyniły rozdział między wami a waszym Bogiem, a wasze grzechy sprawiły, że zakrył przed wami twarz, aby nie słyszeć. Czyli co? No, my nie możemy się nawet zmienić, żeby być lepsi, ale my możemy do Boga przyjść i prosić, zmień nas, Panie, bo my nie potrafimy. No i teraz pytanie, co zrobić, aby się ostać, żeby ocaleć. No i znowu, oto ręka Pana nie jest za krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. I znowu pytanie, które dam na początku. Czy życie jest piękne? No bo widzimy, że to, gdzie żyjemy, jest masakra piękne. No tam, gdzie jest jeszcze przyroda jakaś, no to jest to piękno Bożego zniszczenia. No i teraz, czy życie jest piękne? Ja ciągle uważam, że tak. Bo są ludzie, którzy wszędzie widzą brzydotę. Nawet Ellen White pisała o takiej siostrze bodajże, która cały czas była niezadowolona i widziała wszędzie chwasty, kolczasty i tak dalej. Ale nie widziała tych róż, które tam były, tych pięknych róż. Można widzieć te chwasty, można widzieć te róże. I my w naszym życiu możemy widzieć ujemne rzeczy, tylko takie dla nas brzydkie, a możemy widzieć te piękne.
No i teraz ja uważam, że tak, Bóg wysłuchuje moich modlitw. Na pewno. Ja wiem, że moich wysłuchuje. A właśnie to już wasza sprawa. Mieliśmy grupę modlitewną, znaczy mamy, Marysia bez przerwy tej grupy, ja już nie mogę tego, bo to rano trzeba wstawać wcześniej, 6:30 już zaczynasz się modlić z ludźmi przez Zooma. No i mieliśmy, pamiętam, 40 dni modlitw o Ducha Świętego. No i już na półmetku było wiele świadectw, jak Bóg spełnia prośby, które zanosili. Pamiętam taką dziewczynę, chyba Małgosia z Niemiec, która miała egzamin tego dnia, poza tym mąż ją coś tam zostawił chyba i w każdym razie miała problemy niesamowite, no i prosiła o modlitwę w tych sprawach. I powiedziała, że nie jest w ogóle przygotowana, bo miała właśnie z mężem problemy, z rodziną i żeby zdała w ogóle jakoś ten egzamin, no. Poszła na egzamin i na drugi dzień było tak, że miała 3 egzaminy i wszystkie dała najlepiej z wszystkich. A mąż wrócił i mówi, że się, no może się nawróci w ogóle. Także Bóg słucha. Ja kiedyś pamiętam, jak powiedziałem wobec całej mojej rodziny, że bardzo bym chciał być tam, gdzie chodził Jezus, gdzie byli apostołowie. No, ja tego nie nazywam ziemią świętą, ale tak jest to nazywane, z tej świętej ziemi. No i powiem wam tak, jak ja to powiedziałem w kuchni, to tak się he, wszyscy. A tu zadzwoniła córka z Ameryki i mówi, tata, powiedz, że się zgadzasz. A ja mówię, nie zgadzam się, bo nie wiem na co. Ona mówi, no wiesz, myśmy chciały z Gają na urodziny, a jak na urodziny, to się zgadzam. Moje oczywiście. No i co? Otóż chciałem mi zafundować wycieczkę do Śladami Biblii, się to tak nazywało. Wycieczkę Śladami Biblii i Izrael, Jordania, Grecja, Turcja. Grecja to było tydzień pływania po morzach statkiem luksusowym. Sam się byłem w kabinie dwuosobowej, no bo nie miałem pary. Wszyscy mieli, więc wynajęli całą kabinę i sobie pływałem i wylądowałem. A to na Patmos, gdzie przeczytałem w Biblii, że Jan powiedział, stanąłem na piasku morskim. To szukałem tego piasku, bo Patmos skała, sama skała, ale znaleźliśmy z córką, no i stanąłem sobie tam, przynajmniej tam, bo to było najbardziej blisko tego miejsca, gdzie Jan w ogóle był zakwaterowany, nazwijmy to. No i no widziałem, byłem w grobowcu Jezusa w ogrodzie, tym właściwym, tak mi się wydaje, na Golgocie, czyli miejscu czaszki, czy miejscu czaszek. Byłem w domu Piotra w Kafarnaum, byłem no przy domu. No i dużo, dużo rzeczy widziałem. Byłem w Litostro, to znaczy w tym miejscu, gdzie Piłat sądził Jezusa. I widziałem oryginalny mur świątyni Zerubabela i Heroda. No zamarzyłem sobie o Hawajach. Byłem na Hawajach. Od razu oglądałem wschód słońca z naprzeciwnej krawędzi wulkanu, największego na świecie wulkanu wygasłego. Na wyspie wulkan Kilauea, a na wyspie Maui i zjeżdżałem z jego na rowerze. To jest 3050 do poziomu morza. Wiecie, co za jazda, godzina takiego wariackiego pędu, że no, ale udało mi się to. Marzyłem o różnych szczytach i byłem na nich, albo przynajmniej walczyłem do końca, żeby być. Mój kochany niebiański przyjaciel jest dla mnie niezwykle hojny. No, ale przecież nie jestem jakiś nieskazitelny. To ja sobie z tego najlepiej zdaję sprawę, a moja żona już nie będę mówił. I teraz Galacjan 3:26 mówi tak. Wszyscy bowiem synami Boga jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. No i co mamy robić, żeby w tym świecie się ostać, no ocaleć, żeby nie pójść na zniszczenie, tak jak grzech pójdzie na zniszczenie. No przede wszystkim nie przykleja się do grzechu, prawda? Amerykański kongresmen Claude Pepper, to też jest wynalazł mojej żony, bo ona to znalazła, co wam teraz przeczytam, powiedział, życie jest jak jazda na rowerze. Nie spadniesz, dopóki będziesz deptać. Wiem, jak się jeździ na rowerze, nie? Próbujmy nie pedałować. I teraz przeczytam wam to krótkie opowiadanie. Na rowerze. Jest to historia nieznanego autora, dobrze ilustrująca właściwe życie z Bogiem. Początkowo Bóg był dla mnie kimś w rodzaju obserwatora, sędziego, który śledził uważnie wszystkie moje potknięcia, by gdy umrę zadecydować, czy zasłużyłem na niebo, czy na piekło.
Wszędzie go było pełno. Potrafiłem go rozpoznać na obrazku, ale tak naprawdę w ogóle go nie znałem. Później, kiedy dostrzegłem w sobie jakąś wyższą moc, życie wydało mi się jazdą na rowerze, tandemie, na którym miejsce z tyłu, wiem, tandem to jest taki dwuosobowy rower, na którym miejsce z tyłu zajmował Bóg, pomagając mi pedałować. No tak idziemy na łuk z Bogiem, pomóż mi Panie, ja będę robił, a Ty mi pomóż. Nie pamiętam dokładnie, kiedy Bóg zaproponował, żebyśmy zamienili się miejscami. Wiem tylko, że od tamtego czasu moje życie się zmieniło, nabrało nowego wymiaru, stało się bardziej ekscytujące. Kiedy ja prowadziłem rower, ja wybierałem drogę. Znałem ją dobrze, była nudnawa, ale przynajmniej bez przykrych niespodzianek. Wiodła zawsze najkrótszą trasę między kolejnymi dwoma znanymi mi punktami. Gdy Bóg przejął ster, prowadził nowymi skrótami. Na złamanie karku pędziliśmy skalistymi uroczyskami przez góry. Mogłem się wtedy tylko kurczowo trzymać. I choć wyglądało to na czyste szaleństwo, powtarzał wciąż, pedałuj. Zaniepokojony pytałem, dokąd mi bierzesz? Odpowiadał jedynie śmiechem i tak nauczyłem się mu ufać. Wkrótce zapomniałem o mym dawnym, nudnym życiu i z pasją oddałem się przygodzie. Gdy czasem wyrywał mi się okrzyk przerażenia, Bóg odwracał się do mnie i wyjmował mnie za rękę. Zaprowadził mnie do ludzi obdarzonych przymiotami, których potrzebowałem. Mocą ukojenia, umiejętnością aprobaty i radością. Podarowali mi je na moją dalszą podróż, na naszą podróż, Boga i moją. Wyruszyliśmy w drogę. Powiedział mi, rozdaj to, co dostałeś, po co wozić dodatkowy bagaż. Waży zbyt wiele. Tak też uczyniłem, ofiarowałem swoje dary napotkanym ludziom. Zrozumiałem wtedy, że dając, otrzymuję, a nasz bagaż staje się coraz lżejszy. Nie ufałem mu początkowo. Sądziłem, że jeśli to on będzie prowadził mnie przez życie, rozwijemy się gdzieś. Lecz on znał wszystkie rowerowe sekrety, wiedział, jak brać ostre zakręty, lawirować między skałami, przeskakiwać przepaście. Uczę się więc w najtrudniejszych chwilach zachować milczenie i pedałować. Zaczynam też rozglądać się dookoła, podziwiając widoki i cieszyć się chłodnym powiewem wiatru na twarzy. Bo oto ze mną jest mój czarujący przyjaciel. I zawsze, gdy wydaje mi się, że teraz już nie dam sobie rady, on uśmiecha się do mnie i mówi po prostu, pedałuj. No już wiecie, co robić, żeby żyć? Co pedałować? Przeczytajmy sobie Apokalipsa Jana 11, 17 do 18. Bo jest tutaj w pewnym momencie takie wyjaśnienie tego wszystkiego. Apokalipsa Jana 11. 17, 18, tu. Czytam z dzisiejszej Biblii Gdańskiej. W ogóle polecam ją, bo jest taka najwierniej mi się wydaje i zrozumiale przetłumaczona. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś i który masz przyjść, że wziąłeś swoją wielką moc i objąłeś królowanie i rozgniewały się narody, i nastał Twój gniew i czas osądzania umarłych i oddania zapłaty Twoim sługom, prorokom i świętym i bojącym się Twego imienia małym i wielkim i wytracania tych, którzy niszczą ziemię. Kochani, widzieliśmy te przejawy zniszczenia tu na tych slajdach. No i Bóg przyjdzie, żeby tych, którzy to robią, zniszczyć. I to będzie już drugi raz, kiedy będzie ziemia zniszczona. Kiedy był pierwszy? Potop, tak jest. I dlaczego nasz przyjaciel zniszczył ziemię, wszystko, co żyło w potopie? Dlaczego? No popatrzcie, to samo. Rodzaju 6, 11, 12. Ale ziemia była skażona w oczach Bożych i napełniła się ziemia nieprawością. Wtedy spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdy wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemię. Teraz też wszelkie ciało skaziło swoją drogę na ziemię. Jak się popatrzy na te śmietniska w miejscach, które nie powinno być, jak się patrzy na tę zniszczoną przyrodę, no to widzimy, że to jest to skażone. I autor Jiří Moskala w tej naszych pobudkach, bardzo dobrych moim zdaniem, Ewangelia według Mojżesza, pisze tak, cały świat stał się wtedy jednym wielkim obozem koncentracyjnym. Bóg już nie mógł patrzeć, jak ludzie dla zwykłej zabawy zabijają zwierzęta, jak torturują i zazęczają siebie nawzajem lub robią inne złe rzeczy. Bóg zatopił tylko to, co ludzie sami zatopili. Zatem Bóg wyłącznie zareagował na ludzkie zwyrodniałe działania. Potop nie był samowolnym, boskim aktem zniszczenia.
Tak trochę to brzmi nie tak, no bo Bóg samowolnie. No mógłby sobie samowolnie, bo w końcu on stworzył, jest właścicielem, jest wszechmogącym Bogiem, ale on nie zrobił. To zobaczył, ludzie niszczyli się, no to zniszczymy do końca. Co więc możemy zrobić? Czy w ogóle ktokolwiek może coś w tej sprawie zrobić? Czy my możemy coś zrobić, żeby no to wszystko ratować jakoś i siebie ratować, i tych ludzi ratować? No, no może jakąś tę sprawę do finału doprowadzić, no, założyć towarzystwo jakieś tam opieki nad zwierzętami czy nad przyrodą. Różne rzeczy możemy być. A przeczytajmy sobie, otwórzmy sobie wszyscy list do Rzymian, rozdział 9 i wiersz 28. I to jest bardzo ciekawa sprawa. List do Rzymian 9, 28. O. Bowiem sprawę skończy i skróci w sprawiedliwości. Doprawdy skróci Pan sprawę na ziemi. Amen. My skończymy? Nie. Bóg skończy.